Gorące dni już się rozpoczęły, no i w końcu lato, więc tych upałów będzie dużo więcej i tutaj pamiętajmy, żeby zadbać o nasze zwierzęta. Nie tylko o psy, chociaż o nich dzisiaj będziemy rozmawiać, ale o każde zwierzęta w gospodarstwach czy w naszych domach. Psy natomiast ważne, żeby zawsze miały dostęp do wody, żeby osoby, które trzymają je na wioskach, w jakichś pseudobudach, jednak przynajmniej dbały o to, że mają dostęp do wody, bo psy również mogą dostać udaru słonecznego. Jak rozpoznać taki udar i co zrobić w momencie, w którym już wiemy, że coś się z naszym psem dzieje i że to może być udar? Objawy występują bardzo gwałtownie w momencie przegrzania. Rozpoczyna się hiperwentylacja, czyli bardzo mocno przyspieszony oddech. Psy mają otwartą buźkę, popularnie mówiąc ziapią, język wystawiony. Często tracą też równowagę i szukają zacienionego miejsca. W tym momencie postarać się schłodzić jak najszybciej, ponieważ temperatura ciała tych psów bardzo szybko rośnie. Schładzamy zimną wodą, zimny ręcznik. Robimy okłady, nie myślimy. Czy to może być lód? Raczej nie. Raczej zimny ręcznik schłodzony zimną wodą, żeby też nie zaburzyć takiej kontroli między zbyt wysoką temperaturą. A które miejsca najbardziej, najlepiej jest obkładać tymi zimnymi kompresami? Takie na przykład jak podbrzusze, głowa? Przede wszystkim głowa, od tego zaczynamy, a później duży kąpielowy ręcznik na całe ciało pieska. I jak najszybciej przyjechać do gabinetu weterynaryjnego. Co zrobić, żeby zadbać o to, bo na przykład czasami wybieramy się na wycieczki, na jakieś wycieczki rowerowe, na dłuższe spacery i ten pies po prostu może dostać udaru, na przykład również ze względu na wiek, że starsze psy są bardziej podatne. O co zadbać, żeby to się nie zdarzyło? Przede wszystkim zawsze mieć ze sobą wodę, żeby te psy można było w trakcie takiego spaceru napoić. Natomiast pomysł z wycieczką rowerową, gdzie pies cały czas biegnie, nie jest dobrym pomysłem, wręcz przeciwnie, jest złym pomysłem. Bardzo często nam się zdarza, że ktoś bierze psa w niedzielę i jedzie na rowerze kupę kilometrów. Pies koło niego biegnie, bo wymuszony jest jego ruch, nie chce zostawić swojego właściciela. I to niestety czasami się może skończyć nagłą śmiercią wręcz. My apelujemy za to do Państwa, jeśli zobaczycie gdzieś psy, przejeżdżając przez jakieś mniejsze miejscowości, przez wioski, czy nawet w mieście, który po prostu leży gdzieś, czy na przykład widać, że jest przypięty łańcuchem, co niestety dalej się dzieje, i przy jakiejś pseudobudzie i nie ma wody, to nie bójmy się interweniować, zgłaszajmy to do TOZ-u. Te zgłoszenia są anonimowe lub po prostu postarajmy się zainterweniować i nawet zadzwonić do tego właściciela, żeby nalał temu psu wodę, bo takie właśnie przegrzanie może skończyć się śmiercią u wszystkich zwierząt.